Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mam niezwykły zaszczyt, dlatego że mamy mega odcinek dotyczący pierwszych kroków z Mini 3 Pro. Jest to fantastyczny dron i dla wszystkich osób, które mają swojego pierwszego drona, nagrywam ten odcinek po to, żeby ułatwić Wam pierwsze kroki. Nie jest łatwo, jeżeli przynosimy drona w pudełku. Jest wiele rzeczy do ogarnięcia i mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam bardziej niż instrukcja obsługi, a dlatego, że jestem w stanie posłużyć Wam tutaj też swoim doświadczeniem. Także myślę, że to będzie taka forma Quick Start Guide, która bardzo ułatwi Wam te pierwsze kroki z Mini 3 Pro. Zaczynajmy zatem! W takim razie do pierwszych czynności podstawowych po rozpakowaniu. Dron, jeżeli kupiliście go nowego, nie jest aktywny, trzeba będzie go aktywować za chwilę, ale w pierwszej kolejności ściągamy wszystkie naklejki, które są na dronie, zarówno na ramionach, jak i na osłonie gimbala, czy na pokrywie akumulatora, a następnie podłączamy tego drona do ładowania. Równolegle podłączamy drona i urządzenie mobilne. Trochę trwa ładowanie, więc w tym czasie będziemy robili inne sprawy, ale podstawowa rzecz to jest ściągnięcie naklejek z drona i z aparatury, a następnie podłączenie do ładowania. Jeżeli macie huba do ładowania, można ładować też równolegle, czyli jeden akumulator w hubie, a drugi włożyć do drona i równolegle wtedy możemy naładować dwa akumulatory. Trzeba pamiętać, że w hubie nie ładują się równolegle te akumulatory, tylko jeden po drugim sekwencyjnie. I to jest dosyć istotne, bo wiele osób może być zaskoczonych tym, że nie wszystkie trzy akumulatory ładują nam się właśnie równolegle, jeżeli mamy tą opcję Fly More Combo. Podczas ładowania akumulatorów ważna sprawa jest taka, żeby ściągnąć sobie i zapoznać się z instrukcją obsługi. Powinna być w zestawie, jeżeli kupiłeś w Polsce tego drona, powinna być instrukcja obsługi. Jeżeli nie, ja postaram się podlinkować w opisie pod filmem, ale instrukcja obsługi to jest podstawa. I to, co jest jeszcze istotne, prawo lotnicze wymaga od nas zaznajomienia się z instrukcją obsługi, więc to jest konieczna sprawa. Tam są podstawowe informacje dotyczące obsługi. Ja postaram się też tutaj uzupełnić tę instrukcję o swoje spostrzeżenia i takie informacje z pierwszej ręki, które mógłbym Ci przekazać, gdybyśmy byli bezpośrednio tuż przed lotem i przygotowywalibyśmy tego drona do pierwszego lotu. Podstawowa rzecz, której warto się nauczyć, to jest przede wszystkim rozkładanie ramion. Trzeba wiedzieć, jak one się rozkładają. Te krótkie ramiona górne rozkładają się na wprost. Jeżeli chodzi o ramiona dolne, rozkładają się do przodu ze skrętem. I druga rzecz to jest zakładanie i zdejmowanie pokrywy gimbala i osłony kamery. Ważna sprawa z tego względu, że można przez nieuwagę uszkodzić kamerę, więc używamy dwóch palców prawej ręki i kciuka i delikatnie odchylamy całość, a później, jeżeli zakładamy osłonę, to trzeba pamiętać o tym, żeby te wycięcia, te ząbki były skierowane na górze, trafić w odpowiednie miejsce i następnie trafiamy już tymi wypustkami w dwa otwory, tam gdzie są czujniki. Na końcu każdego ramienia mamy umiejscowiony silnik. Na silniku zamocowane są śmigła. Śmigła poruszają się w dwóch odmiennych kierunkach. To jest bardzo istotne. Prawe z przodu porusza się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Lewe porusza się zgodnie z ruchami wskazówek zegara. I po przekątnej prawe z tyłu porusza się też zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I lewe z tyłu porusza się przeciwnie, czyli po przekątnej poruszają się tak samo, to są dokładnie te same śmigła. One też oznakowane są, czyli te po przekątnej są takie same i one oznakowane są tutaj takimi paseczkami, bardzo łatwo się zorientować, które wchodzą do którego miejsca. Trzeba pamiętać też o tym, że te śmigła mocowane są akurat w przypadku Mini poprzez wkrętak, czyli trzeba mieć w pogotowiu zawsze wkrętak. No i sprawdzamy stan zarówno łopatek, jak i mocowań w obu przypadkach i dokręcenie śrub czy tych wkrętów po to, żebyśmy mieli cały czas drona sprawnego i żeby w powietrzu nie działy się cuda. Pamiętajcie o tym, że ta instrukcja jest dość ogólna, jest to Quick Start Guide. Równolegle przygotowałem kompleksowy przewodnik online, gdzie mamy zarówno instrukcję, jak i krok po kroku wszystkie czynności rozpisane. Mamy też studium przypadku, jeżeli chodzi o latanie i też projekty kreatywne. Tam można dowiedzieć się bardzo dużo, jeżeli chodzi o Mini 3 Pro. Można też zadawać pytania i jest to rozwiązanie też, które powstaje na Wasze życzenie i na bieżąco dogrywam też treści, którymi zainteresowani są uczestnicy.
Jeżeli chodzi o górną pokrywę naszego drona, trzy elementy są warte uwagi. Przede wszystkim jest to przycisk włączenia-wyłączenia. Po jednokrotnym naciśnięciu widzimy status naładowania i proporcjonalnie do ładowania wyświetlają nam się te diody. Jak działa przycisk włącz-wyłącz? Bardzo istotna sprawa. Jednokrotne przyciśnięcie to jest sprawdzenie statusu akumulatora. Widzimy, jak mocno jest naładowany. Żeby go uruchomić, samego drona, jeden raz krótko i drugi raz bezpośrednio do oporu trzymamy. I dron nam się uruchamia. Słychać dźwięk uruchomienia. Aparaturę oczywiście trzeba włączyć wcześniej. Drona w drugiej kolejności. I teraz, jeżeli chcemy go wprowadzić w stan łączenia się z aparaturą, jeżeli na przykład chcemy zmienić aparaturę na inną, kontroler, to przytrzymujemy przez 4 sekundy. W tej chwili dron jest w fazie parowania, łączenia. I analogicznie, jeżeli chcesz wyłączyć drona, jeden raz krótko i drugi raz długo do oporu, bezpośrednio przytrzymujemy. Dron nam się wyłącza, nie działają w tym momencie diody, tylko po naciśnięciu widzimy status. Tutaj obok mamy otwory wentylacyjne. Ważne, żebyśmy tych otworów nie przysłaniali, dlatego że potrzebne jest bardzo intensywne chłodzenie. No i też istotna sprawa, sondy tylne, czujniki, które pomagają nam omijać przeszkody podczas lotu do tyłu. Ważne, żeby utrzymywać je w czystości, nie przysłaniać też innymi sprawami typu naklejki albo coś, co przykleimy do naszego drona. Jeżeli chodzi o składanie, rozkładanie ramion, trzeba pamiętać, żeby chwycić sobie i najlepiej te ramiona rozkładać, chwytając blisko, jak najbliżej przegubów, żebyśmy nie rozpędzali ich z całej siły i nie przeciążali tych mocowań. Wiadomo, że to jest delikatna konstrukcja. Tutaj na dole naszego Mini 3 Pro mamy dwie pary czujników. To, o czym warto wiedzieć, są zarówno optyczne, jak i czujniki na podczerwień. Te na podczerwień pomagają nam w ocenie odległości od gruntu i podają od 5 metrów w dół, czyli jeżeli latamy nisko nad ziemią, podają nam wysokość. No i też pomagają oczywiście przy starcie, lądowaniu i pozycjonowaniu. Istotna sprawa, czujniki działają wtedy, kiedy jest w miarę jasno. Jeżeli robi się już ciemno, trzeba znaleźć miejsce, które znajduje się na przykład pod latarnią, które jest oświetlone, lub też zapewnić swoje oświetlenie, na przykład latarką czołową. Ten dron nie ma swojej lampy, tak jak na przykład R2 czy R2S, więc na to należy zwrócić uwagę, żeby nie lądować w miejscach całkiem ciemnych, bo może się zdarzyć, że on będzie miał mega twarde lądowanie i zwracamy na to uwagę. Oprócz tego mamy tutaj oczywiście nóżki przy akumulatorze, są też przednie nóżki do lądowania, no i podstawowe rzeczy, które omówię za chwilę, bo już sama kamera z gimbalem wchodzi od przodu, a akumulator ładowany jest z tyłu. Jeżeli chodzi o tył drona, mamy tutaj gniazdo karty pamięci, a także gniazdo USB-C. Głównie służy nam do ładowania, ale można też podłączyć do komputera po to, żeby wejść do programu DJI Assistant 2 i skonfigurować lub na przykład zaktualizować oprogramowanie tego drona. To, co jest jeszcze istotne, to jest wyciąganie akumulatora. Chwytamy palcami z dwóch stron, ściskamy, zwalniamy blokadę i wyciągamy akumulator. Jeżeli chodzi o ładowanie akumulatora, instalację, wprowadzamy akumulator i aż do kliknięcia go wpychamy do środka. Świetnie. Z przodu naszego Mini 3 mamy przednie czujniki, mamy otwory wentylacyjne za kamerą i za gimbalem, więc nie przysłaniamy ich na pewno. Mamy samą kamerę wraz z gimbalem. Odchylenie jest duże, bo tutaj mamy ruchomość 150 stopni, 90 w dół i 60 do góry. Mamy też możliwość pracy w pionie tej kamerki. No i zakładanie filterka lub innych osłon. Chwytamy w dwa palce lewą ręką, jeżeli jesteśmy praworęczni, a następnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zwalniamy blokadę, wyciągamy filterek czy osłonę i instalujemy zgodnie z ruchami wskazówek zegara. Tak wygląda kamera już bez osłony przed instalacją filtra.
Słuchajcie, teraz krótko na temat aparatury. Ja posłużę się tutaj aparaturą DJI RC, a mianowicie mamy tutaj przycisk włączenia i wyłączenia i statusu. Postępujemy tak samo jak w przypadku drona, bardzo proste. Przyłączanie trybów. C to jest najwolniejszy cine, następnie mamy normalny i sportowy. Przy sportowym trzeba uważać, bo nie ma pracy czujników i wspomagania, czyli bardzo łatwo wlecieć w przeszkodę. Drążki, które dokręcamy, prawy i lewy. Jeżeli chodzi o prawy, to mamy przemieszczanie się w jednej płaszczyźnie bez zmiany wysokości, przód, tył, lot w bok, w drugi bok. Jeżeli chodzi o drugi drążek, góra, dół i obrót w lewo, obrót w prawo. Bardzo łatwo się lata, trzeba przećwiczyć na otwartym terenie. Tutaj mamy przycisk, jeżeli przytrzymamy, to jest powrót do punktu bazowego, czyli RTH. Jeżeli chodzi o jednokrotne naciśnięcie, to jest przerwanie danego procesu, na przykład quickshota. Też jest to dosyć proste. Tu mamy wskaźnik statusu i też diody naładowania. Jeżeli chodzi o górę aparatury, tutaj jest pokrętło gimbala, plus do tego zoom. Tutaj jest nagrywanie filmów i migawka do wykonywania zdjęć. Z tyłu aparatury mamy dwa klawisze funkcyjne. Jeden odpowiada nam za zmianę położenia kamery pion poziom, a drugi odpowiada nam za ułożenie kamery dół-góra, czyli na wprost lub top-down. Tutaj mamy mocowania na drążki. Trzeba zwracać uwagę, żeby nie zgubić tych drążków. Najlepiej dokupić sobie drugi komplet, jeżeli nie mamy zestawu combo. No i otwór wentylacyjny, którego nie przysłaniamy. To wszystko, jeżeli chodzi o tył. Na dole, o czym warto wiedzieć, to są otwory montażowe do mocowania na lążę. Gniazdo USB. Drugie gniazdo USB jest w środku, w zależności od tego, czy tylko do ładowania, czy do komunikacji. No i karta pamięci do wykonywania nagrań z samego ekranu, ale także do tego, żeby sobie zrzucić obraz danego ekranu właśnie na kartę pamięci. Ona jest tutaj. Można też z zewnętrznym modemem, to nie jest stosowane w Polsce, ale można też połączyć się z zewnętrznym modemem poprzez to gniazdo USB-C. Na razie ta funkcjonalność jest dość ograniczona, jeżeli chodzi o ten kontroler. To jest kontroler DJI RC N1, szary, bez wbudowanego wyświetlacza. Ja tutaj mam iPhone'a podpiętego pod niego. Można też oczywiście poprzez inne złącza, na przykład USB-C urządzenia na Androidzie podpiąć. Gniazda samych drążków też analogicznie. Tutaj jest przycisk włączenia i statusu, zmiana trybów. Tutaj jest pauza plus RTH po długim wciśnięciu. I mamy jeden przycisk funkcyjny w tym miejscu, a tutaj jest przycisk zmiany trybu. Zdjęcia przechodzą nam w nagrywanie filmów. Tutaj mamy pokrętło gimbala. No i wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmów, w zależności od tego, w jakim trybie jesteśmy, plus do tego gniazdo kabla. I to wszystko. Można też zastosować adapter i przy tym kontrolerze zabudować też tablet, więc pod tym względem jest to fantastyczna sprawa. Jeszcze parę ciekawostek, o których chciałem Wam powiedzieć. Jeżeli chodzi o kontroler, bardzo fajny sposób na uruchomienie silników to jest combination stick command, czyli dwa drążki do siebie i na dół. Najłatwiej, żeby w tym momencie wyłączyć silniki, przytrzymujemy drążek lewy. Można to też zrobić na zewnątrz. Dwa drążki na zewnątrz i na dół. To samo. Dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dobrze kręcą się, czy nie ma jakichś oporów, tarć, czy śmigła nie blokują i tak dalej. Jeżeli chcemy wyłączyć, to trzymamy 3-4 sekundy lewy drążek na dół. Bardzo prosta sprawa. No i kolejna rzecz, która jest mega istotna, to jest samo parowanie, bo ten kontroler jest wielofunkcyjny i parowanie go z nowym dronem poprzez kombinację trzech klawiszy. Funkcyjny ten plus zmianę trybów plus migawkę. Trzymamy całość, trzymamy i mniej więcej po 3 sekundach przechodzi w tryb parowania. I teraz, żeby go sparować z dronem, przytrzymujemy też klawisz w dronie, włącz, wyłącz. I po paru sekundach mamy już sparowaną aparaturę z drugą z dronem. Czyli w tym momencie ta pierwsza jest nieaktywna,
tylko ta druga. Bardzo ciekawa sprawa i poprzez właśnie kombinację klawiszy można to bardzo łatwo zrobić. Tu jeżeli chodzi o Mini 3 Pro, musimy wiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy, a mianowicie lampa statusu jest tylko i wyłącznie tutaj na końcówkach ramion z jednej i z drugiej strony. I to, co jest mega istotne, a mianowicie podczas nagrywania te lampy gasną. One też świecą w różnych kolorach, w zależności od tego, co nam system chce przekazać. Można zorientować się też po tym pasku statusu i po jego kolorze, co system chce nam przekazać. W tym momencie ta aparatura jest rozłączona, ale wszystkie komunikaty są właśnie tam. Także jeżeli chcemy latać na przykład wieczorem, fajnym pomysłem jest to, żeby sobie doczepić jakieś diody sygnalizacyjne, bo wtedy możemy łatwo zlokalizować naszego drona. Jeżeli tego nie mamy i nagrywamy dużo podczas sesji wieczornej, może się okazać, że faktycznie nie będzie widać tego drona, więc z tym jest mały kłopot. Już zapoznaliśmy się z instrukcją obsługi, poznaliśmy funkcjonalność tego drona i też naładowaliśmy akumulatory. Wtedy warto ściągnąć oczywiście aplikację DJI Fly. W zależności od tego, jakim urządzeniem mobilnym dysponujesz, to może być App Store albo strona DJI.com, dlatego że w sklepie Play zwykle nie ma tej aplikacji DJI Fly. No i to, co jest istotne, to jest aktywacja drona, bo on jest nieaktywowany. Oczywiście ty musisz założyć konto, to jest bardzo istotne. Jeżeli nie masz konta, no to system cię nie wpuści. Natomiast swoje konto zakłada się bardzo łatwo, bo podajesz tylko maila i hasło i przychodzi na skrzynkę potwierdzenie. Jeżeli chodzi o aktywację samego drona, od tego czasu liczona jest gwarancja, więc to jest mega ważna sprawa. Nie od zakupu, tylko od aktywacji. Dron może ci leżeć nawet powiedzmy parę miesięcy, dopiero w momencie, kiedy go aktywujesz, zaczyna się okres gwarancji. Mega istotna sprawa. Masz 48 godzin od aktywacji do wykupienia DJI Carry Fresh. Ja wykupiłem sobie takie ubezpieczenie, żeby mieć spokojną głowę. No i później już działamy metodycznie. Instalujemy aplikację. Później jest oczywiście update firmware'u, czyli to jest aktualizacja oprogramowania, bo zwykle jest tak, że ten dron był wyprodukowany dużo wcześniej i w międzyczasie pojawiły się aktualizacje, więc instalujemy te aktualizacje i później zaczynamy ćwiczyć już samodzielnie. Postaram się w następnych odcinkach pokazać parę rzeczy związanych z aktualizacją systemu i z samą aplikacją DJI Fly. No i też pokażę, jak odbyć pierwszy lot i zacząć sobie ćwiczyć. Na dzisiaj myślę, że to jest fajna sprawa i tyle wystarczy. Bardzo dziękuję za obejrzenie tej części przewodnika dla początkujących. Mam nadzieję, że będzie on dla Ciebie pomocny i życzę Ci wielu wspaniałych lotów i fantastycznych wrażeń. Jeżeli potrzebujesz czegoś więcej, mojego wsparcia na bieżąco, cały czas prowadzę i grupy wsparcia, takie jak na przykład Team 250 gramów szczęścia, gdzie mamy cały program rozwojowy, ale także możesz zapoznać się z moim warsztatem online dotyczącym właśnie eksploatacji Mini 3 Pro. Tam są szeroko rozwinięte zarówno pierwsze kroki, jak i ćwiczenia pokazuje projekty kreatywne, omawiam aplikacje, funkcjonalność, studium przypadku dla danych funkcjonalności, na przykład Active Track czy Quickshoty i pokazuje też projekty kreatywne, czyli jak na przykład edytować te materiały i jak tworzyć fantastyczne prace już na bazie latania samym dronem. Także zachęcam Cię bardzo serdecznie. Dzięki za uwagę. Jeżeli masz jakieś swoje komentarze, w polu komentarzu pod filmem możesz śmiało się wypowiedzieć. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego i trzymam kciuki. Gumowych drzew. Pa!